się wydaje, że przyszedł czas, żeby wrócić do przeszłości w normalny sposób. Dlatego, że 25 lat temu coś ważnego miało miejsce i bez względu na kontekst i to, że być może to wzbudza sensację, nie mam innego wyjścia. Dobry wieczór, Konrad Piasecki, to jest Piaskiem po oczach, a moim gościem jest Andrzej Gąsiorowski, niegdyś współwłaściciel Artbi, jeden z najbogatszych Polaków, potem ścigany listem gończym emigrant. A dzisiaj? Kim pan dzisiaj jest, panie Gąsiorowski? Dzisiaj jestem imigrantem. Szczęśliwym? Powiedziałbym, że tak i nie, w zależności od kontekstu. Kiedy przyjeżdża pan do Polski, ludzie jeszcze pamiętają, kim jest Andrzej Gąsiorowski? Niestety, i czym był Artbi? Niestety tak. Myślałem, że ta sprawa pójdzie w zapomnienie, ale pamiętają i jest to częścią właśnie życia, że jakoś tak to chyba utkwiło w ich pamięci głębiej niż myślałem. Ale pan mówi niestety tak, bo na dźwięk nazwiska Gąsiorowski i na widok twarzy Andrzeja Gąsiorowskiego robią krok w tył i mówią, nie. Z panem, panie aferzysto, nie będziemy rozmawiać? Nie, dlatego że życie człowieka składa się z wielu części i czasami odium czegoś tam z przeszłości ciąży na całym życiu. Także nie ma znaczenia, co dobrego zrobię, kim jestem. Po prostu muszę skończyć, rozliczać się z przeszłością w sposób prawny i do końca. A tamtej części się pan dzisiaj wstydzi? Nie. Pan się nie wstydzi Artbi? Nie. Pan się nie wstydzi afery Artbi? Tego wszystkiego, co się działo na początku lat 90. Co to jest afera? No afera to jest to, co wydarzyło się z oscylatorem, czyli tym przepływem czeków, tym, że panowie wyciągaliście pieniądze z polskiego systemu bankowego. O. To, że pan był ścigany listem gończym, to, że Bogusław Baksik był ścigany listem gończym, to, że on odsiedział ponad 6 lat w polskim więzieniu, to jest wszystko aferą Artbi. Mi się wydaje, że największą aferą jest to, że ludzie, którzy stworzyli tę aferę, byli w stanie z Artbi zrobić aferę. Dlatego, że po pierwsze powinno być tak, że najpierw się kogoś oskarża, potem osądzi, a potem ewentualnie pokazuje jego nazwisko, imię i zdjęcie i mówi się, że to jest czyn zabroniony. Pan powie, nie była afera Artbi. Ja mówię tak, że w tym momencie, 7 lutego w zeszłym roku, prokuratura doszła do wniosku, że należy zmienić zarzut i śledztwo w sprawie oscylatora zostało umorzone. A to za co Baksik odsiedział tyle lat w więzieniu, jeśli nie za Artbi i za aferę? Nie za oscylatora, bo my cały czas mówimy afera. Ja właśnie próbuję zrozumieć, co to jest słowo afera. To jest to wszystko, co wydarzyło się mniej więcej w 90 i 91 roku. Sytuacja, w której panowie weszliście na szczyt, byliście najbogatszymi Polakami, byliście cudownymi dziećmi polskiego kapitalizmu i nagle się okazało, że te cudowne dzieci wyciągały z systemu bankowego przy użyciu takich na pograniczu prawa metod, czy bezprawnych metod, jak twierdziła przez lata prokuratura, kupę pieniędzy. Dobrze, więc ruszmy do genezy. Jak przyjechałem do Polski, dostałem do ręki książkę wydawnictwa, nie wiem czy ona, tak się nazywała ona. Tytuł ona za kulisami III Rzeczypospolitej. Pierwszy wywiad był Jan Krzysztof Bielecki, który stwierdził, że to myśmy, czyli pan Krzysztof i ktoś, wykończyli Artbi najpierw operacyjnie, czyli rozumiem służby, a potem wszelkimi metodami prawnymi. Dokładnie mówi tak. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Andrzej Milczanowski próbował ustalić, nadążyć za czekami Artbi, zrozumieć, na czym ten oscylator polega. I w końcu policja do tego doszła. To my najpierw operacyjnie, a potem środkami prawnymi zlikwidowaliśmy Artbi. To jest cytat dosłowny. Dobrze. A czy dzisiaj oscylator jest karalny? Dzisiaj oscylatora nie ma, bo nie ma takiego oprocentowania w polskich bankach, jak wtedy. A co to znaczy narazić się na straty system bankowy? No wyciągnąć z niego sposobami pozaprawnymi mnóstwo pieniędzy. To są banki. Nie. To nie są banki. Okej, inaczej. Czy do dzisiaj ktokolwiek, jakikolwiek podmiot typu bank wniósł roszczenia w stosunku do nas albo do Artbi? Rozumiem, że pan będzie mnie przekonywał, że robiliście to wszystko w ramach prawa, które było wtedy mocno dziurawe, mocno kalekie, jak to w początkach wielkiej rewolucji ustrojowej i politycznej i gospodarczej. Nie, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że do dnia dzisiejszego żaden z banków nie wniósł roszczeń. NBP nie wniósł roszczeń. Czy nie jest tak, że ten główny poszkodowany bank upadł po prostu? Nie. Wobec czego nie ma kto wnosić roszczeń? Bardzo dobre pytanie. Ten główny bank, czyli Bank Handlowo-Kredytowy, na mocy umowy przejął akcje firmy Artbi i likwiduje do dzisiaj, przez 23 lata. I w dniu dzisiejszym bilans likwidacji wynosi ponad miliard złotych.
Nasze zadłużenie wynosiło 400 milionów złotych. W związku z tym powstaje pytanie, co zrobimy z nadwyżką 600 milionów złotych, które jest w wyniku likwidacji. Bank nie upadł, ale jest likwidowany i jedynym majątkiem jest ArtB, który jest likwidowany przez 23 lata. A czy nie jest tak, nawiązując do tego postrzegania Andrzeja Gąsiorowskiego w Polsce i przez Polaków, że sięgając po tytuł pewnego filmu, pan dzisiaj jest przez Polaków uważany za gangstera, a pan chciałby być uznawany za filantropa? Nie jest obojętne, jak będę już uznawany, bo po 25 latach percepcja człowieka, który ma inne zdanie na temat niż społeczeństwo, jest bardzo prosta, że od tego jest sąd, żeby w sposób ostateczny zakończyć tę sprawę w sądzie, żeby wynikiem sądowym określić, co było prawidłowe, a co nie, żeby ponieść ewentualnie konsekwencje. Więc na tym etapie oscylator został określony, że nie jest przestępstwem, że system bankowy nie istnieje, trudno narazić go na stratę. Jest to demagogia uprawiana niestety przez przedstawicieli pańskiego zawodu, czyli polskie media. A jeżeli chodzi o sprawy prawne, czegoś takiego nie ma. W związku z tym jest to zły wątek. Czy nie jest tak, że ta ujawniona i opisana właśnie historia udziału pana Bogusława Baksika, ArtB, w tej wielkiej operacji przerzutu Żydów ze Związku Radzieckiego przez Polskę do Izraela, to jest próba przełamania tej czarnej legendy? Nie. Dlatego, że mi to jest obojętne, czy to będzie opisane, czy nie. Czy to wyjdzie na światło dzienne, czy nie. Tylko widzę, że po prostu ta historia na szczęście wzbudza emocje pozytywne, bo powinna wzbudzać, bo z kontekstu politycznego jest się czym chwalić. To proszę powiedzieć, dlaczego prywatna spółka postanowiła współfinansować przed 25-26 lat operację, która no nie była spektakularna, nie mogła wam przynieść sławy, bo ona z natury rzeczy musiała być tajna z uwagi na zagrożenie terrorystyczne? Ja w operację MOS wszedłem już w 1985 roku, czyli w okresie końcówki komunizmu w Polsce. Mając kontakty z protestantami w Stanach, wiedziałem o tym, że jest bardzo intensywny ruch, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, pod tytułem Let my people go, czyli wypuść naród mój. I zacząłem się interesować tą problematyką Żydów. Widziałem, że jest bardzo duży nacisk lobby i żydowskiego, i protestanckiego na administrację prezydentów. Moi najbliżsi przyjaciele byli głową tego ruchu. No ale był pan wtedy biednym lekarzem, wobec czego rozumiem, finansowo pan nie mógł wspierać tej operacji. Teraz wrócimy do finansów. I w tym momencie, kiedy w 1985 roku poszła informacja, że generał Jaruzelski, który był prezydentem, podpisał układ. Wtedy pierwszym sekretarzem jeszcze partii, tak? Prezydentem, 4 lata później został. I podpisał układ, który był wtedy tajny, ale nie do końca, bo to było pisane wszędzie w mediach na Zachodzie, o tym, że Polska zgadza się na przeprowadzanie, na współudział w operacji wypuszczenia Żydów ze Związku Radzieckiego przez Polskę tranzytem, i to opisano wtedy, że to będzie operacja Most, po prostu zacząłem bardzo tym mocno żyć jako człowiek, na ile mogłem w tym momencie być uczestnikiem, no, czyli lobbying, czyli wspieranie, czyli angażowanie innych ludzi do tej organizacji. Ale w którymś momencie pan się znalazł w tej operacji finansowo, logistycznie, organizacyjnie, bo nagle miał pan pieniądze już z ArtB. Nie, to było inaczej, dlatego że w tym momencie ArtB, kiedy już weszło, zostaliśmy jak gdyby oddelegowani przez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez MSW, dlatego że generał Rozłubirski, przepraszam, Edwin Rozłubirski został oddelegowany do pracy w ArtB jako koordynator tego projektu. Po co było w tym wszystkim ArtB? Przecież to działo się wszystko w pewnym sensie legalnie. Polska o tym wiedziała, Związek Sowiecki o tym wiedział, Izrael to w pełni popierał. Po co w tym wszystkim było ArtB? Dlaczego nie można było tego przeprowadzić środkami publicznymi, państwowymi, tylko jakaś spółka rosnąca wtedy w siłę? Po co ona tam była? I właśnie widzę, że tutaj się nic nie zmieniło od 25 lat. Ciągle pytania, po co pieniądze i tak dalej, są głównym tematem. No, bo dzisiaj, gdyby taką operację załatwiać, to ona byłaby załatwiana tajnie, bez udziału jakichś prywatnych firm. Wiedziałyby o tym służby polskie, izraelskie, rosyjskie czy radzieckie wtedy i nikt więcej. Kto wie, jakby było załatwiane. No, na pewno nie przez tajemniczą i dziwną spółkę. Dlaczego nie? Bo po co ona? Nie wiem, ja nie decydowałem, kto będzie się tym zajmował w tamtym czasie. Pan był tam potrzebny ze swoimi pieniędzmi, ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem? Przecież pan nie miał doświadczenia w takich operacjach. Na samym początku, generalnie rzecz biorąc, nie było żadnej linii porozumienia między Polską a Izraelem. Nie istniała ambasada, nie było żadnych ośrodków. Nie było kontaktów dyplomatycznych. Nie było kontaktów. W związku z tym jest to normalną procedurą, że w takich sytuacjach rządy wrogich sobie krajów posługują się jak gdyby pośrednią formułą.
I myśmy tą pośrednią formułę jak gdyby wypełnili na bardzo wysokim stopniu, dlatego że doszło do kontaktu z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Obrony Narodowej w Polsce przez nas i Izraela. Przed tym, zanim zostały nawiązane stosunki. I pan będzie mnie przekonywał, że wszedł w tę operację wyłącznie z powodów humanitarnych, wyłącznie z powodu chęci pomocy sowieckim Żydom. Po pierwsze wiedziałem, że realizacja tej operacji to jest jak gdyby część wyższej racji stanu, dlatego że w wyniku tej operacji ma nastąpić redukcja 50% zadłużenia Polski w bankach, w klubie paryskim. No to inne były też powody umarzania tych długów, ale... Tak, ale w tamtym czasie taka była wiedza, że jeżeli dojdzie, i zresztą długi zaczęły być redukowane przed operacją Most. W związku z tym koncepcja była prosta, że w tym momencie bierzemy udział w czymś, co służy naszemu krajowi, żeby zredukować 50% zadłużenia, które w tym czasie wynosiło 49% dochodu krajowego brutto, tylko na spłatę odsetek, czyli byliśmy bankrutami. Bo wie pan, jakie muszą i zapewne pan też spotyka się z takimi podejrzeniami czy sugestiami dotyczącymi waszego udziału w tej operacji, że wy byliście jakimś słupem, jakimś przedstawicielstwem, cichym przedstawicielstwem izraelskich służb specjalnych, które zostały zainstalowane w Polsce po to właśnie, żeby pomóc tej operacji. Przede wszystkim ja wszedłem jeszcze raz, mówię, przez Amerykę do tego tematu i zanim pierwszy raz kogoś z Izraela spotkałem... Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych też jest silne. Tak, ale ja byłem wtedy protestantem i nie miałem kontaktu z lobby żydowskim. Także ten element to jest po prostu dla mnie jakiś takim fajnym... Może pan nawet nie wiedział, kto pana wspiera, prowadzi, czy też posyła do tej operacji. Jest to, widzę, teoria spiskowa w mediach, jest nie do wytępienia. Fakt jest następujący, że nie ma czegoś takiego w świadomości ludzi, którzy się tym zajmowali, jak, po co to było robione. Po prostu jest kontekst. Spotyka się kogoś, kto się zajmuje tą operacją, o której ja wiedziałem, że będzie. Chciałem, żeby ona była i w każdym kontekście cokolwiek można by było zrobić, żeby to przyspieszyć, należało to zrobić. Taka była racja stanu. To rozumiem, ale też człowiek biznesu, do którego ktoś przychodzi i mówi mu, słuchaj, daj parę milionów dolarów, zatrudnij ludzi, zasponsoruj kupno samochodów, opiekuj się tymi nieszczęśnikami z Związku Radzieckiego, którzy tu przyjeżdżają do Polski. No pierwsze pytanie, jakie człowiek biznesu by zadał, było, no dobrze, ale co ja z tego będę miał? To może, nie wiem, ja nie znam takich ludzi biznesu. W moim języku najważniejszym kapitałem, jaki posiadam, to jest kontakt. Jeżeli ja mam partnera, z którym mogę zrobić coś spektakularnego i wielkiego, to wtedy w tym momencie następstwo tego jest takie, że biznes wychodzi. Nie ma czegoś, coś za coś. A ten kontakt się opłacił? Czy ten kontakt się opłacił? Przede wszystkim Polsce się opłacił, bo LOT przewiózł dziesiątki tysięcy ludzi, za które LOT dostał pieniądze. Andrzejowi Gąsiorowskiemu się opłacił? Andrzej Gąsiorowski miał 25 lat emigracji, więc w tym kontekście i pytanie po 25 latach na ten sam temat, w ten sam sposób, jest trudno mi powiedzieć. Ale czuję satysfakcję z tego, że brałem udział w czymś, co jest historyczną rzeczą, o czym jest napisane w Biblii i ja w to głęboko wierzyłem, że to jest proroctwo i w tym momencie jako człowiek, który wierzy w Boga, moją naturalną jaką myślą, kiedyś tam, 25 lat temu, że fajnie by było wziąć udział w czymś, co jest opisane w Biblii. Pomijając już te wątki jakieś takie metafizyczne, daje to niesamowitą możliwość kontaktu z ludźmi ze sfer, których jako biznesmen normalnie w życiu nawet byśmy nie mieli szansy pomyśleć o nich. Ale rozumiem... A z kolei oni mają niesamowite kontakty po swojej stronie i w związku z tym to procentuje i idzie do przodu w bardzo konkretny sposób. Rozumiem, że także dzięki tym kontaktom, czy także dzięki opinii, jaką wyrobił pan sobie przy okazji tej operacji w Izraelu, i pan, i Bogusław Baksik w tym Izraelu dostaliście potem prawo imigracji. Nie, ja dostałem prawo imigracji ze względu na pochodzenie. No owszem, tak, albo, tak. Albo. Ale zapewne ta akcja nie przeszkodziła panu w tym. Proszę pana, o tej akcji do dzisiaj w Izraelu nikt się nie mówi, nie przejmuje, jest temat zakazany, w związku z tym to nie miało żadnego znaczenia. Bo wie pan, jest jeszcze jedno podejrzenie. Operacja oscylatora była kiedyś wykorzystana w Izraelu. Czy nie było tak, że ktoś wam z Izraela podsunął pomysł tego oscylatora? Mi się wydaje, że pomysł oscylatora był stosowany tak szeroko w Polsce przez banki, że tutaj można było nabyć tą wiedzę. I wy stąd mieliście tę wiedzę? Tak. Bo w książce Most pan sugeruje, że to Baksik od kogoś w Izraelu się dowiedział, nie wiadomo od kogo za bardzo. W
Polsce, może pan się spytać bankierów. No ale jeśli premier rządu ówczesny mówi, że nie za bardzo minister spraw wewnętrznych i on, ekonomista wszak, mógł wpaść na pomysł, jak ten oscylator działa, no to znaczy, że to nie było takie oczywiste. Pan, a czy to było nieoczywiste, jak na spotkaniu w Ursusie, właśnie w tamtym kontekście, to jest trochę dalej, zostałem zapytany, skąd mamy pieniądze na Ursus. I ja swojemu premierowi, który jest prawnikiem, opowiadam, że właśnie to jest sytuacja, w której rząd polski wprowadził oprocentowanie 40% odsetek na miesiąc. Jakoś pan nie wygląda na zdziwionego. To jest takie normalne, prawda, że minister finansów wprowadza 40% na miesiąc i w związku z tym... Po prostu pamiętam tamte czasy, no pamiętam, że było gigantyczne oprocentowanie. No tak, ale to chyba miało jakieś konsekwencje w świecie biznesu, tak? Jak można było funkcjonować jako biznesmen, kiedy miało się 40% odsetek na miesiąc? W związku z tym myśmy odwrócili trend i spowodowaliśmy normalną, legalną operację. Zaczęliście zarabiać na tym, co wyniku biznesowi tego mogło przeszkadzać. I inwestujemy w Ursusa. Mówię to premierowi, szefowi rządu i prawnikowi. I co się dzieje? Nic. Jeżeli ja zgłaszam rzeczywiście jakieś przestępstwo, które jest czynem zakazanym, to w tym momencie premier powinien podnieść telefon, nakazać policji, żeby mnie aresztowała i zamknęła do więzienia. No z czasem, jak mówi Jan Krzysztof Bielecki, trochę się to stało. Moment. A czy to nie jest tak, że z czasem właśnie pan Jan Krzysztof Bielecki wykończył nas najpierw metodami operacyjnymi, a potem dorobił do tego ideologię prawną? A dlaczego was wykończył? A to się proszę zapytać pana Krzysztofa Bielskiego. A pan uważa, że dlaczego? Ja nie wiem jeszcze i być może nie chcę wiedzieć, ale taka jest sytuacja, którą sam stwierdził osobiście. Czyli najpierw służby, najpierw próba zrobienia z tego jakiegoś prawnego, że tak powiem, zarzutu. Co więcej, ja mam dane, że nakazał między innymi urzędnikom z banku oraz ze służb spotkać się z ambasadą amerykańską celem deportacji i tak dalej, przed postawieniem zarzutów. A czyli to jest normalne w strukturach państwa, że premier państwa najpierw uruchamia służby, a potem jest zarzut? Czy kontakty z politykami się panu nie opłaciły? Inaczej, ratowanie Ursusa się nie opłaciło. Dlatego, że na zlecenie właśnie pana ministra Zawiślaka, który pracował w rządzie pana Bieleckiego, myśmy próbowali zapłacić długi i spłacić. W tym momencie po spotkaniu w Ursusie pan premier Bielecki się bardzo zdenerwował, to jest też napisane w książce, i określił, że jesteśmy niebezpieczną grupą dopiero wtedy. Więc to nie było tak, że to było jednoznacznie określenie. Inaczej, jak można zrobić przestępstwo, jak nie wiadomo, że ono istnieje? W tym czasie złożyliśmy osobiście informacje na ręce premiera, i w tym momencie premier nie wiedział, że to jest zabroniony czyn? No ale co, sugeruje pan, że wy naruszyliście czyjeś interesy, czy byliście w innym lobby politycznym, które komuś było niewygodne? Mówimy o aferze i zarzucie oscylatorze, który został zdefiniowany miesiąc, dwa miesiące po tym, jak daliśmy o tym informacji publicznie na ręce głowy państwa. A jak było z tą waszą ucieczką, wyjazdem, emigracją z kraju? Czy rzeczywiście politycy was uprzedzili o tym, co wam grozi? Bo też była głośna historia z Maciejem Zalewskim, czyli politykiem Porozumienia Centrum, urzędnikiem czy ministrem w kancelarii premiera, który był ścigany za to, że uprzedził was o tym, że grozi wam aresztowanie. Uprzedził was czy nie? Nie. A wiedzieliście o tym, że zostaniecie aresztowani? A kiedy inaczej. Po wyjeździe nakaz aresztowania w kontekście mojej osoby został wystawiony 90 dni po moim wyjeździe. No ale to, że został wystawiony 90 dni po wyjeździe, to nie znaczy, że już się coś nie szykowało. Nie. Być może zostałby wystawiony... Panie redaktorze, pańskie pytanie było, że ja uciekałem, ktoś mnie ścigał. Kto mnie ścigał? Nie, czy wiedzieliście, co się szykuje? Czy ale wiedzieliście, co się kroi? Co się kroiło? No prędzej czy później wasze aresztowanie. Nie, prędzej czy później? No czy w ciągu 5 dni, czy w ciągu 90 dni? Czyli to wydano list gończy za wami tylko znaczy zaczęto was ścigać tylko dlatego, żeście wyjechali? Dlatego, że pan Bielecki sobie tak tego życzył. No ale gdybyście nie wyjechali, to by was nie ścigano? Nie wiem, co by było. A na czym polegały wasze kontakty z Telegrafem, czy Porozumieniem Centrum, Maciejem Zalewskim, Jarosławem Kaczyńskim? Były te kontakty, czy nie? Nie chciałbym o tym teraz rozmawiać. Bo wie pan, że do dzisiaj w Polsce się to odbija jakimś echem i jakąś czkawką. Tak, dobrze. To wróćmy do sprawy pana Kaczyńskiego.
Widziałem go tylko raz w życiu, więc kontakty były i to w towarzystwie innych biznesmenów, czyli żadne. Z panem Maciejem Zalewskim i Telegrafem nie było złamania przepisów i przestępstwa, więc ta sprawa nie ma żadnego znaczenia. Jest to sprawa medialna, którą właśnie media takie tutaj, jak tutaj obecne, nagłaśniają, mówią o tym i tak dalej. Nie było czegoś takiego. A czy było tak, że politycy was namawiali na wsparcie ich działalności politycznej, partyjnej, czy jakichś spółek, które działały obok polityki? Ale panie redaktorze, to był rok 90. I? Po co komu były potrzebne pieniądze na działalność polityczną? No, pieniądze na działalność polityczną ci przydają ludzie się zawsze. Siedzieli w więzieniach, byli dysydentami, byli znani, nie musieli wywieszać ulotek na ścianach. Nie musieli się uwiarygadniać. No to po co zakładali takie spółki jak Telegraf? Dlatego, że założyli tą spółkę wcześniej, zanim zostali politykami. No nie mogli zacząć założyć jej wcześniej, bo wcześniej, jak pan mówi, siedzieli w więzieniach. Nie, ale potem zostali politykami i wtedy pojawiła się możliwość zakładania takich firm. Nie, to są teorie spiskowe, które nie mają naprawdę oparcia i dzisiaj po 25 latach żadnego znaczenia. Mówił pan niedawno, jestem pewien, że do Polski już nie wrócę. Po 20 latach oczekiwań straciłem poczucie przynależności. Gorzej, Polskę traktuję jako strefę śmierci, osobistego zagrożenia. To był wywiad przeprowadzony 2 lata temu na ręce pani Bożeny Aksamit, kiedy jeszcze miałem list gończy na swoim. W Gazecie Wyborczej. Dzisiaj rozumiem, pan już tej strefy śmierci w Polsce nie czuje. To znaczy czuję, ale to było w kontekście trochę innym. To jest Auschwitz, to jest Oświęcim, to są groby Żydów, to są ofiary na Wołyniu, Katyń i tak dalej. Po prostu to jest życie cały czas w tym nimbie śmierci. No a strefa osobistego zagrożenia, no to chyba mam prawo jeszcze odczuwać po czymś takim. Andrzej Gąsierowski w Piaskiem po oczach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.